Także witam wszystkich w kolejnym vlogu. Znowu jesteśmy u mnie na gospodarce. Józef się kłania z tej strony. Dawno nie było vloga, ale to sami wiecie, jak to jest, jak robota idzie, no nie zawsze można tę kamerę tam wyciągnąć i nie zawsze jest ochota coś tam mówić. Kontynuujemy żniwa. Ja zaraz się wybieram na takie jedno pole, kawałek za wioską, to jest takie chyba moje najdalej wysunięte pole. Będziemy kościć pszenicę dzisiaj. Dzięki Bogu far jakoś chodzi sprawnie do tej pory, także nie ma co narzekać. No i co ono, będzie jechać, chmury niby są, ale deszczu nie zapowiadali w pogodzie, alertu żadnego tam nie otrzymałem, w żadnym gradzie ani nic. Także zasiadam tutaj do mojej maszynerii. Czekaj też, żeby mi kamera nie spadła, tylko to trzeba... Opa. I tak to widzicie wygląda, jako tutaj no zapierdzielony jest, tu nawiało mi tej słomy, tego wszystkiego, ale to nie ma kiedy tego czyścić. Także ja odpalam, no kawałek powiem wam to pole stąd jest. Ale no i takie się zdarzają, wiadomo. Na razie jeszcze nie skręcam, bo tam żebym dupo nie zapierdzielił o te wiatę. Ale dobra, teraz musi wyjadę, to już jak przejdzie to już będzie jechać. Dobra. Plusy takiego kombajnu małego to jest na przykład też to, że mi tutaj w bramie on się mieści, że ja nie muszę tutaj jakoś cyrklować nie wiadomo jak, czy na jakimś wózku go ciągać, tylko sobie normalnie ojadę przez środek wsi i mnie nic tutaj nie przeszkadza i tym się nie muszę martwić, to o tyle właśnie jest dobrze. Wiatr jest jak cholera, powiem wam, wieje jak głupie, także nie wiem w sumie dlaczego taka pogoda jest wiatrowa, ale to może mi będę ten sita lepiej zboże czyścić w tym kombajnie. Nie, to żartuję oczywiście. Tutaj taka główniejsza droga, to akurat trzeba spojrzeć, czy tam nic coś nie jedzie. Nie, no tutaj nic. Skoro oglądacie ten odcinek, to pewnie lubicie polskie maszyny czy polskie mapy. I jeśli o polskich mapach mowa, no to na pewno słyszeliście też o tym, że w dodatku premium właśnie taka polska mapa od Giantsów ma być zawarta. Więc jeśli chcecie kupić ten dodatek zawierający tę mapę, na Instant Gaming kosztuje on 64 zł, a Farming Simulator 22 razem z tym dodatkiem, czyli podstawka gry i ten dodatek w pakiecie kosztują 123 zł. Więc cóż no, jeśli nie znacie jeszcze Instant Gaming, no to oczywiście jest to sklep, gdzie znajdziecie gry, dodatki do gier i nie tylko, w najniższych cenach, dlatego warto sobie tutaj od czasu do czasu zajrzeć, żeby poszukać na przykład właśnie jakiejś części Farminga, bo zobaczcie, że sama 22 tu jest 19, 17, nawet zobaczcie, że 13 wersji Titanium, jest 11, więc kurczę, jeśli ktoś chce sobie uzupełnić bibliotekę swoich farmingów czy dodatków, proszę bardzo, tutaj znajdziecie je w najniższych cenach, ale nie tylko Farming tutaj jest, oczywiście inne giereczki też, praktycznie czego dusza zapragnie, więc ja was zachęcam, link znajdziecie w opisie, nie przedłużam i lecimy dalej z odcinkiem. Też kurde, nie mogę tego... O! Abym teraz narobił bidy. Teraz coś bardziej trzeba się... Jedzie jeszcze. Kurna, to tymi... Jeżdżą tymi dużymi samochodami. Dobra, teraz chyba nic. Trzeba wyjechać szybko. I właśnie jak się wyjedzie na tę główniejszą drogę... Jak się wyjedzie na tę główniejszą drogę, to tutaj się jedzie kawałek właśnie... tą szosą. Tutaj właśnie te całe jakby te pola po lewej stronie widać naprzeciwko mojej gospodarki. Oj! Te gałęzie. I tutaj jak się kawałek jedzie, czekaj, to tak zjadę, żeby to nie jeździć po tych gałęziach. Jedzie się tutaj kawałek i zaraz będzie moje pole. Tam jest taka bardziej bym powiedział taki zakątek jest, że łąki są niż pola takie zwykłe ze zbożem. No ale akurat ja mam pole, jeszcze jakiś jeden chłop tam ma, widziałem. Dobra, czekaj też, żeby to się tu wyrobić. Tam z tyłu może coś jechać, to żeby mieli czas zobaczyć, że ja to skręcam. I tutaj na lewo skup jest, tutaj na prawo gospodarkę ktoś ma. I tutaj, jak mówię, o same łąki prawie. A tutaj na lewo jakieś pole czyjeś, chyba ktoś, nie wiem, tutaj jakieś kukurydzę na kiszonkę czy coś kosił, bo całe pole już ogołocone. Wątpię, żeby o tej porze roku na ziarko kosił, więc pewnie na kiszonkę.
Albo wysuszyło, może opryskał czym i skosił to, bo takie brązowe. Dobra, i tutaj moje pole jest właśnie pszenicy. Także ja sobie zacznę tutaj już działać. Dzisiaj kosimy na nasieczkę, już mam sporo pól ze słomo. Muszę się zabrać też niedługo za jakieś prasowanie. Do koszenia już wcale tak dużo mi nie zostało. Idzie to? Idzie, dobra. Nie wiem, jakoś tam poustawiałem te sita w domu. Może to będzie jakoś czyścić, ale jak to zobaczymy. Gorzej będzie z traktorem tutaj, ale aby nie padało, to mogę sobie pójść 10 minut piechotą niecałe, może nawet tak szybciej będę szedł. Jestem na miejscu na gospodarce. Także no, kawałek się jedzie tym kombajnem. Wiadomo, że to tam nie jest daleko, no. Ludzie jeszcze dalej mają na pola, nie? Tylko bardziej chodzi o to, że to ta droga, na nic to drogo jest ten dojazd, bo... Bo kurna, jeżdżę głupie tymi samochodami. Kiedyś tutaj przez wioskę szła polna droga, a tam szła tylko taka po PGR-owska jeszcze z tymi, z dziurami, nie? Teraz jak nam zrobili asfaltówkę na wiosce, a tam zrobili takie główniejsze drogę jakby, krajówkę, no to tam zapierdzielają teraz jak głupie i trzeba uważać tymi kombajnami, tym wszystkim. A jak odpust jest, jak jest odpust u nas, to nie da się przejechać prawie, nie? Jak ktoś polnych dróg nie zna, to się kurde, to będzie stało, tak parkują głupasy przy drodze, nie? Sąsiad jeden to zarobek się z tego znalazł, bo jak jest odpust i oni tam parkują u niego, no bo nie ma gdzie parkować, no to parkują u niego, nie? To on se życzy 5 zł za parkowanie na przykład. No i jak ktoś nie ma gdzie zaparkować, no to tam wjeżdżają do niego na podwórko, on se 5 zł od każdego samochodu zbiera i zawsze mu tam coś padnie, nie? A tych samochodów czasami naprawdę sporo jest. Wiatruga jak cholera, patrzcie jak chmury zapierdzielają. Aż czuję tutaj normalnie, jak mi wieje. Jakbym wiedział, to może nawet jakieś kurna bluzę wziął, a tak w samym takim podkoszulku tylko jeżdżę. Oj, czekaj to. Widziałem, żeście tam tęsknili, że wam się spodobały te vlogi. Także cieszę się naprawdę, że to wam się podoba, bo tych vlogów, tego wszystkiego to i tak jest w internecie, to dobrze, że taki ja sobie dołączyłem i że chcę to jeszcze oglądać, bo to nie wiadomo było, czy ktoś to będzie oglądał, a tutaj spodobało wam się, także no, serce się raduje na pewno i cieszę się, że wam się podobają te vlogi, będzie więcej oczywiście. No i na razie się musi ta przemęczyć, no na razie będą takie żniwne rzeczy, ale o, jak widzi ta kombajn, może header nie za szeroki, ale przynajmniej szybko mogę iść. Zboże ładnie tutaj wlata, nic się nie zapycha. Oj, tam pryskałem od tego badyla, od tego dziadostwa, od tego perzu. No tyle co w owsie to tutaj nie ma na pewno. To dlatego może tak ładniej to wygląda nawet tutaj jak się kosi. I co, no raz już sobie objechaliśmy, sieczkarnia też widzę, że ładnie rozdrabnia, nie leżą takie kubki paskudne, tylko rzeczywiście to wszystko gdzieś tam wlatuje w to siernisko albo na to siernisko. Mówiłem to już chyba na poprzednim vlogu, że bicie ma ten header, ale no co ja mogę zrobić, nie? Kurde, jakżeż to wieje. Żeby cholera jakiegoś dziadostwa nie nagoniło, żeby chociaż te pole skończyć. Bo już naprawdę, ta pogoda ostatnio taka w kratkę jest, że udechciewa się robić czegoś czasami. Mi parę pól tylko zostało, ale tak nie może człowiek jednego dnia tego bardzo tam pojechać, dokończyć, bo a to zacznie padać, a to kurde pokropi tam parę minut i później nie wiadomo, cholera wie, czy to kosi, czy nie. To samo sąsiedzi tutaj mają. Kurde, zimno jest, powiem wam. Normalnie letni kurna dzień, a zimno tutaj jak cholera.
Nie wiem, o cholerę to chodzi. Mury zapierdzielają jak głupie, no naprawdę. Mówię, żeby to nie nagoniło czego zaraz. No ale lepiej, żeby nie. Tfu. Odpukać. A jeszcze kurna ten. Jeszcze ja zboże zostawiłem na podwórzu. Tam 30 stała z rozrzutnikiem. A pole kawałek stąd. No i nie, no może aż takiego pecha nie będę miał. No i tak to jest. Coś mi tutaj przed chwilą kamera zaczęła szwankować. Dlatego musiałem ten. Musiałem się upewnić, że wszystko dobrze jest. Coś zaczęła piszczeć mi tutaj. Ale jedziemy dalej. Jakoś chyba idzie. Nagrywa się, mam nadzieję. Jak nie, to. No dłuj, to trudno, no. Ale jak się nagrywa, to dobrze, to będzie tam mieli co oglądać. Także co, no. Lecimy tutaj z tym polem. Dużo tak nie jest niby do opowiadania, jak się takie pole kosi. No bo co tutaj opowiadać z jednej strony? Człowiek tylko jeździ, siedzi w tym kombajnie. I tak to właśnie wygląda, no. Napisz to w komentarzach, jakie wy ma ta kombajny, albo co tam u was kosi, no bo u was podejrzewam też są żniwa teraz. To możecie napisać, czy u was tam broszyły już, tak na poważnie, czy rozpoczyna ta dopiero, może jeszcze w ogóle nie zaczęliś ta, jakie tam kombajny ma ta. Ja tam lubię czytać takie rzeczy, ja sam te YouTube oglądam trochę, to jak napiszę ta, to na pewno się nie obrażę, a wręcz se poczytam wasze komentarze, lubię sprawdzać. Naprawdę, także może ta śmiało pisać. O, jak widzi tak w lusterku, jak się szkarnia tam napierdziela. Pasowałoby ten kom... A coż to kurna? Ja pierdzielę. Patrz, ta z dupy ni z gruchy, ni z pietruchy zaczęło lać. A coż to kurna nagoniło? Ażem wykrakał, kurwa jego mać. Czekaj ta, bo to nie ma czasu. Zanim ja... Jeszcze się... Dobra. Czekaj ta. Kurwa, zaczęło grzmieć jeszcze. Ach to... Do dupy z tako roboto. Kurwa. Czekaj ta, to trzeba... Dzwonię. Halo, sąsiadko moja ulubiona, jak tam zdrówko? Ło, Józio, to ty! Oj, jak tam zdrówko? No lata lecą, ale jakoś trzymam się i nie puszczam, a co tak dzwonisz nagle? Przecież dawno do mnie nie dzwonił. Oj, bo, pani Jadziu, sprawa jest mała. To znaczy mała, no, nie taka mała, dosyć szybko trzeba działać tutaj. A tylko z panią jakoś z tych naszych wszystkich sąsiadów zasranych się dogaduje. Słucha pani Jadzia, pani umie coś traktorem podjechać? Kawałek do przodu chociaż? Łe, i prosto, i do tyłu, i skręcać nawet umiem. Z moim starym Staszkiem to jeździli jeszcze w wojsko piątko, jak tyżeś jeszcze się u ojca w jajach od lewej do prawej odbijał. Ta, to zajebiście, bo naprawdę, to znaczy przepraszam, to super bardzo, się bardzo cieszę, bo zaczęło mi teraz padać, ja jestem na... polu kawałek od gospodarstwa, także nie mogę się szybko znaleźć tam u siebie, a ja na podwórzu jak głupek najgorszy zostawiłem przyczepę ze zbożem. I czy dałoby radę tam kurde wejść na to podwórze szybko, chociaż kawałek do przodu podjechać, tam nie wiem, 5 metrów tylko wjechać do stodoły i tyle. Tam psa nie ma, śmiało można wchodzić. Dobra, kluczyk tam jest w traktorze? Co ty za traktor w ogóle masz? To jest 30, tam kluczyk powinien być. Jak nie, to pod garażem tam obok mam wiaderko, tam mam jakieś gwoździe, wkręty, także gwoździa jakiegoś stamtąd wziąć i tym można też odpalić. Dobra, wiem gdzie. To ja gumofilter zakładam i idę tam do ciebie. To mówisz, nic mnie nie pogryzie, tak? Dobra, dziękuję bardzo. Dobra, nie ma za co. Przyjdziesz kiedy do mnie na herbatę, to pogadamy se i tyle, tam, że żadna przysługa, o co to jest mi wyjść kawałek za chałupę i podjechać. Dobra, idę, bo i tu zaczyna kropić, już widzę. No to do zobaczenia. No. Dobra, słuchajcie, ludzie, to nie ma co, ja zapierdzielam teraz
na gospodarkę już. Jeszcze kurna samochody teraz jadą, no. Akurat. Akurat teraz samochody będą dojechać, jeszcze tymi gałęziami się tu przejmować, kurde. Taka to widzicie robota jest w tym roku. Taka to kurwa widzicie robota jest w tym roku. Znaków tych też ponastawiali teraz. Była kiedyś droga normalna, to był spokój. Pierdolę, polem jadę. I tak już ktoś tutaj zrobił jakimś kultywatorem. Dobra, to widzimy się już na spokojnie. Nie wiem, no co mam teraz robić, no. Kończę na razie nagrywanie. Miejmy nadzieję, że sąsiadeczka nasza wjechała tutaj. Widzimy się już na spokojnie, jak ja wszystko sobie poogarniam. Witam wszystkich ponownie. W kolejnej części vloga, ale ja to tutaj nagrywam wszystko. No co no, następnego dnia wieczorem popadało. No to szurnęło ile? Ze 20-25 minut wtedy. Dzisiaj cały dzień gorąc był jak cholera. To mówię, trzeba by się wziąć za sprasowanie czegoś troszeczkę. I tutaj mam prasę, jak pamiętacie, jak wam pokazywałem gospodarkę. Także ja se teraz wysiądę. Ja se teraz wysiądę i tutaj zobaczyta, jak ja mam maszynerię. Oj, kurna. Nie mogłem tutaj tego przesunąć. Tak wygląda moja SIPMA. W bardzo ładnym stanie ją trzymam, ona jest garażowana. Kiedyś może będę sprzedawał, to będę dawał wam znać, może ktoś będzie chciał z was kupić. Także, żebyście widzieli, że ona jest garażowana, że to warto kupić w razie czego. Ale na razie jeszcze potrzyma tutaj, myślę, że u mnie troszeczkę. Dobra. Podjedźmy se tu. Dobra, będzie chyba. Czekaj ta. Oj, jak tu się przycisnąć teraz, żeby to podłączyć. Dobra, musi ona jest podpięta. Teraz trzeba tak wyjechać, żeby tutaj nie zapierdzielić jakoś w te wrota tutaj. Musi przejdzie. Dobra, to można odbijać do prawej teraz. Dobra, to podjedziemy tutaj teraz jakoś. Trzeba będzie to wszystko ustawić. Rozłożyć to do tego. I zobaczymy, jak to chodzi. Dawno nie pracowałem już. Dobra, tutaj sobie na razie zatrzymamy. Z biegu trzeba zwrócić. Dobra, słuchaj, ta zaczep przestawiony. Teraz jeszcze tylko tutaj muszę. Opa, opuścić podbieracz. Tutaj trzeba rozłożyć. I jeszcze tutaj już widzę, że są tylko puste folie po tym. Po sznurku. Idziemy wymienić sznurek. Ja go gdzieś miałem tutaj w tym swoim składziku, tam gdzie nawozy trzymam to wszystko. O, widzicie, sąsiadeczka wprowadziła nam tutaj. Stara, uczynna pani. Gdzieś tutaj miałem sznurek, kurna. Gdzie ja go tu pierdzielnąłem? A, no, dobra. Zaraz za tym jest. Opa, bierzemy. Ło. Żebym pierdyknął ramieniem w futrynę. Idziemy, zaniesiem, założymy to. I zobaczymy, jak to działa. Spierdzielać kaczki spod nóg. A dzisiaj, o, zobacz, to ani jednej chmury. Także, o tutaj. Tutaj sobie go wpierdzielim. Opa. Dobra. Zobaczcie, to nawet oryginalne naklejki są. O. No to dobra. Tutaj jest wszystko ładnie rozłożone już. Podbierak opuszczony. Siadamy do traktora i zobaczymy, czy to działa. O, a co ma nie działać, nie? Dobra, chodzi. Chodzi równo. To co? Wszystko się kręci, to jedziemy. Parę belek zrobim. I na dzisiaj. Na dzisiaj to będzie tyle. Też was nie chcę jakimiś długimi. O, idzie. Idzie, kurna. Robota, o. Dobra. Nie będę was takimi długimi vlogami męczył. Czekaj, to trzeba uważać od samej. Od samej tej. No ale.
Józek, kurwa, mogłeś te wrota zamknąć. Aj, dobra, już mi się nie chce wysiadać z tego wszystkiego. Zebrało to? Zebrało chyba. Parę belek pierdykniem i będziemy kończyć. Ja se to już poza vlogiem będę wszystko prasował tutaj. Prasował czy tam kostkował. Wiem, że to w Polsce się różnie na to mówi. Wylazła z jedna już? Jeszcze chyba nie. No to licha słoma była tutaj zresztą to. Mogłem 60 z drugiej strony w sumie zapiąć do tej prasy, to by mniej obciążało, bo to tak. Ona już ma tę przeciwwagę niby. A już jest, są beleczki, dobra. Ma tę przeciwwagę, ale to dalej ciężko dla traktora jest taka prasa. Dlatego jak będziemy myśleć o jakiejś nowej prasie, to trzeba będzie pomyśleć i o traktorze, bo niby jeden z wioski obok ma 60 i sipmę te takie do okrągłych belek. I to razem ze sobą chodzi, ale to nie wydaje mi się, żeby to jakieś było to dobre rozwiązanie, takie coś. Sprasuję to pole, musi i będziemy kończyć, bo to dosyć szybko idzie. Licha ta słoma, tak jak mówiłem, tutaj jakiś kopiec się usypał, to chyba wtedy co mi te pierdzielnęło, już nie pamiętam w którym to miejscu. Ten wałek od tych wytrząsaczy zasranych. A teraz jakoś głupio wjechałem. Oj, się przejmować. Dobra. Tak to widzi to jest. Dobra. To chciałem podziękować wam za obejrzenie tego vloga. No chciałem, żeby to było ze żniw, no. Jak kosze, ale widzi to. Co tu zrobić, jak deszcz pierdzielnął. Przynajmniej poznaliście tę moje sąsiadkę. Widzi to, niespodziewanie się załapała na te YouTuby. Mówiłem, że głupio wjechałem, bo teraz będę miał belki blisko, będę musiał tak slalomem jechać między nimi. Się zagapiłem, zagadałem, to człowiek niezwyczajny do takiego gadania przy robocie. Ale, oj, zbija ładnie. O, teraz blisko przejechałem. Czekaj, to trzeba zwolnić trochę, bo to może za szybko jest. Mówię, to naprawdę, to tak się wydaje, tylko jechać i coś gadać, ale to jak człowiek się rozgada, nieprzyzwyczajony, to tak cholera wie co ten, co tu wymyślać. Wałka tam nie połamie, może nie. Tu jakoś tylko aby, powinienem drugą stronę, ale to tam nic. Tu będzie najgorzej od tego płotu, on kiedyś miał troszeczkę dalej ten płot. Teraz muszę jechać naprawdę kołem przy samym tym. Bo tu naprawdę tak łatwo można pierdzielnąć, ja się tu lekko schylę. Będę patrzył jak ja jadę. No tu jakieś krzaki też zarosły. Na nic, od drugiej strony trzeba było wjechać. Dobra. To się tam będziemy pierdzielić, później się najwyżej to podgarnie i czy podjedzie z drugiej strony. Ale za to teraz tutaj dobrze powinienem móc. O, teraz to tak. Zebrało ten pokos, to dobrze. Bałem się, że jak tutaj omijałem te krzuny, co tu zarosły mu na te stodoły, to że to nie będzie mi zbierać. Dobra, ludziska, słuchajta. Kurna, bo to nie ma co was trzymać długo. Dziękuję wam za obejrzenie tego vloga. Następne, jak coś tam będę robił, to też, jak nie zapomnę, to kamerę wyciągnę, będę nagrywał. A na dzisiaj to trzymajcie się, udanych żniw wam życzę wszystkim, czy tam czego, co tam sobie robita, udanego tutaj tygodnia, weekendu, żeby wam się tam jak najlepiej wiodło. No i co, Józek tutaj do was mówił, trzymajcie się, na razie. Wszystkiego dobrego. Aby zdrowie było, to wszystko będzie. Pamiętajcie, zdrowie najważniejsze. No. I aby deszcz nie padał, jak żniwa są w dupę pierdykany, no. No na razie.